Znane są już wyniki wyborów. Prosimy pana doktora Dawida Błaszczaka o komentarz. Czy powinniśmy być zaskoczeni? Myślę, że tak. Tak samo zaskoczeni byli kandydaci, i to zarówno zwycięzca tej tury, czyli pan Dariusz Stefaniuk, jak również obecny urzędujący prezydent pan Andrzej Czapski. Także jak najbardziej. Myślę, że zaskoczenie i zarówno dla samych kandydujących, jak również mieszkańców, czyli elektoratu. Czego możemy teraz się spodziewać w rozgrywce w drugiej turze? No tu jest kwestia bardzo z jednej strony przewidująca i też nie do końca. Prawdopodobnie przede wszystkim ostrej kampanii, czyli czeka nas jeszcze kilka dni ostrej walki i bardziej również odpowiedzi na pytanie, co zrobią osoby, które nie dostały się do tutaj, nie zajęły pierwszego czy też drugiego miejsca, czyli pan Adam Chodziński, który zajął trzecią lokatę, pan Bogusław Broniewicz, no i, prawda, i tutaj również pani Igor Dzikiewicz i pani Małgorzata Malesa. Jaka będzie ich decyzja? Ponieważ jak wiemy, że w drugiej turze no bardzo często zdarza się tak, że osoby, które nie dostały się, udzielają poparcia. Wiemy przynajmniej z dzisiejszych wypowiedzi nieoficjalnie, że kandydat PO nie udzielił jakby poparcia ani panu Stefaniukowi, ani również panu Czapskiemu. Czekamy jak na razie na decyzję pana Chodzińskiego, jak również pozostałych kandydatów. Także wynik, pomimo tego, że w pierwszej turze pan Stefaniuk dość mocno pokonał swoich kontrkandydatów, uważam, że nie jest jeszcze do końca tak jednoznacznie ostatecznie przesądzony wynik drugiej tury. To ma również związek z tym, że jeżeli popatrzymy sobie na rozkład liczbowy, to w przypadku pana urzędującego prezydenta to jest ponad 2200 głosów. Moim zdaniem nie jest to jeszcze cały elektorat, który uczestniczył w tej turze i prawdopodobnie będzie silna mobilizacja pozostałe jakby części elektoratu pana Czapskiego. Podobnie również, jeżeli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość. Też wydaje mi się, że będzie pełniejsza mobilizacja, chociaż wiemy ogólnie i też tak w takiej skali ogólnopolskiej, że elektorat PiS-u jest takim też twardym i bardzo, bardzo zmotywowanym. I tak jak już wspomniałem wcześniej, decyzja kolejnych kandydatów, czyli co zrobi pan Chodziński i pozostałe dwie osoby, no chyba że zdanie zmieni jeszcze kandydat Platformy Obywatelskiej Bogusław Broniewicz. A co może pan powiedzieć o składzie Rady Miasta, bo tutaj głosy podzieliły się bardzo niespodziewanie? No faktycznie, jeżeli chodzi o Radę Miasta, to sytuacja też moim zdaniem nie jest na dzień dzisiejszy oczywista. Co prawda, jeżeli patrzymy ilościowo, no to największa ilość głosów i jakby jednocześnie miejsc zdobywa Prawo i Sprawiedliwość, bo jest 10, ale pozostałe 13 należy i do Platformy Obywatelskiej, i do PSL-u, do Sojuszu Lewicy Demokratycznej, jak również do tutaj komitetu pana Andrzeja Czapskiego. Poprzednia kadencja, czy właściwie ta, kadencja, która dobiega końca, podział wyglądał w ten sposób, że Platforma Obywatelska, jak to mówi się, dogadała się z komitetem pana Andrzeja Czapskiego, między innymi, tak, i tworzyli większość, więc należy się prawdopodobnie spodziewać, jeżeli patrzymy na rozkład głosów, że Prawo i Sprawiedliwość no, będzie tą mniejszością, prawda? I raczej bym tutaj szedł w stronę taką, że będziemy mieli sytuację, w której większość będą miały Platforma Obywatelska, PSL, SLD i ugrupowanie, czy komitet pana Andrzeja Czapskiego. Nawet gdyby się tak okazało, czyli będzie niejako powtórka z tej kadencji Rady Miasta, która dobiega końca, nawet jeżeli PSL, a to jest mało prawdopodobne, przystąpiłoby, jakby weszłoby w koalicję z PiS-em, to jest i tak o jeden głos za mało, jeżeli sobie podsumujemy wszystkie głosy. Wiemy doskonale, że i tak ostateczną decyzję podejmuje prezydent, ale w przypadku, to już mówimy, w przypadku, gdyby
prezydentem był pan Stefaniuk, no jednak dobrze byłoby mieć większość w Radzie Miasta, prawda? A to będzie bardzo trudne. Mówię o sytuacji, prawda, jeżeli pan Stefaniuk będzie prezydentem. No niestety pan Chodziński czy inni kandydaci nie wprowadzili nikogo więc do Rady Miasta, więc nie będzie mógł liczyć na poparcie innych ugrupowań. Czy jest jakiś pozytywny efekt tych wyborów? Myślę, że tak. Pierwszy to jest ogólnie liczba kandydatów. Mieliśmy w tych wyborach 6 kandydatów na fotel prezydenta, co pokazuje, że to jest dobrą informacją, że interesujemy się i chcemy być zaangażowani w życie społeczności lokalnej. Druga pozytywna wiadomość to jest, i to nie tylko jeżeli chodzi o miasta, ale również widzimy to na przykładzie powiatu, to jest duża liczba młodych ludzi, którzy angażują się w politykę, w różne ugrupowania, i lewicowe, i prawicowe, i centrowe, jak również w komitety wyborcze, ale to też pokazuje, że jest to pozytywne. Także młodzi zaczynają się interesować polityką do tego stopnia, że chcą czynnie w niej uczestniczyć. Dziękujemy za rozmowę. Ja również bardzo dziękuję.